Witajcie bardzo serdecznie, z tej strony Repus, oto Warhammer 2 i przepraszam, że w zeszłym odcinku zapomniałem wykorzystać sytuację i zrobić Welcome to Estonia, gentlemen. I'm not gonna lie, your chances of survival are small, i tak dalej, i tak dalej. Przepraszam bardzo, żałuję za swoje grzechy i tak dalej. Dodatkowo chciałem podziękować za wszystko za całe oglądanie. Zauważyłem, że tak średnio 30 do 40 osób nie ogląda cały odcinek, więc dziękuję bardzo. I dziękuję za porady między innymi, żeby budować w głównej prowincji budynek od może tutaj znajdę od dobrego zachowanka, co nie? Te promenady, ponieważ na przykład tutaj mamy 5, co nie? I jakbym zbudował po piątkę w każdej prowincji, a czy ten na trzeci poziom po każdej prowincji w tym przypadku, to bym miał 15. A tutaj jak dobiję do ostatniego poziomu mam 12, czyli jakby cały jeden slot mi się zwalnia i część kolejnego. Też zauważyłem to, miałem gdzieś tak z tyłu głowy, tak żeby to robić. O kurna, tutaj mam jakąś wydajną wyspę. Miałem gdzieś z tyłu głowy, żeby to robić, ale jakby też wziąłem pod uwagę to, że zanim mi się w tym ostatnim tutaj poziomie tej stolicy dobije do 5. poziomu, to troszkę czasu minie. I tak na serio, jeżeli potrzebuję dosyć szybko tego ładu publicznego, to no niestety muszę budować w tych prowincjach. No, ewentualnie w przyszłości mogę tu pokazać pizdo i budować jakiś lepszy budynek. Dodatkowo ktoś pisał o jakichś proporcjach podczas bitwy i tylko ja nie rozumiem, o co mu chodzi, tak na serio. Ale dobra, co robimy w tym odcinku? W tym odcinku atakujemy Sartose. Ja chcę z tymi tutaj, o tu byli skaweni, ale tutaj leśne elfy widać się wpieprzyły w karak. I na razie go przejęły, a ja z nimi nic nie biję, może kiedyś w przyszłości, ale na razie mam ważniejsze rzeczy. Karak Izor wygląda jakby było oblegane, to na razie nie ma tutaj iść w tym kierunku, jakby zostałem odcięty. Dlatego w tym odcinku lecimy Sartose na pewno całą. No to będzie chwilę moment, mam tutaj 3 armie już gotowe. A następnie lecimy Grimgora. W tym miejscu mi się rekrutują jednostki, ja je w tym stanie wyślę na pole bitwy. I ewentualnie dorekrutuję ogrów, żeby do 20 dobić. Tutaj miałem generała, ponieważ mi skaweny szły armią na Miraglian, no to uznałem, kurna, chociaż tego generała tam wrzucę. Bo jednostki i armię stąd zatrzymały się gdzieś tutaj, dalej nie mogły dojść, a skaweny były już tu. Dlatego właśnie pojechałem tą armią, ale jak z całym tymi 3 armiami, to skaweny uznały, że pójdą na samobójstwo, zaatakowały moje 3 armie. I dostały stromotny wpierdol po prostu. Musiałem troszkę odpocząć w trybie obozowym, ponieważ jednak to były jakieś tam zaawansowane jednostki. Ale no, praktycznie wszystko teraz mi się odnowiło i kontynuujemy atak. Troszkę mnie po prostu spowolnili w ataku na Sartose. Cały czas nie rozumiem, dlaczego Sartose jest decydowane, ale ja jeszcze bardziej to decyduję. Cały czas nie rozumiem, dlaczego Sartose jest miastem wampirów. To mnie akurat troszkę boli, gdyż jak ja czytałem specjalnie dodatek do fantazy Warhammera 2 edycji, poradnik staroświatowca, i tam było o Sartosie, i ja nie pamiętam, żeby tam było słowo, żeby tam byli kurwa umarli. Ja rozumiem, że to jest pewnie troszkę zmienione, gdyż jako takiej zwykłej frakcji piratów nie ma tutaj w Total Warze. Natomiast no troszkę mnie to boli. Tak samo jak mnie boli to, że nie ma Arabii w ogóle. Tylko z Arabią to jakieś państwa chyba bretońskie, inne takie rzeczy, albo po prostu nieumarłych. No to troszkę smutek, bo Arabia no jako państwo istnieje i nawet miało ważny udział w historii, jak w momencie jak oni przyszli i rozpieprzyli Estalię, bo zrobili sen najazd na Estalię. W ogóle to też ciekawa historia, może nawet opowiem teraz. Była taka sytuacja, że był Jafit, jakoś tak się nazywa, tylko zapomniałem jaki był tytuł władcy Arabii. Ale ten władca Arabii, no nazwijmy go teraz królem, dopóki nie przypomnę sobie. Król Arabii, jakby skaweni... No tutaj też była sytuacja skawenów. Skaweni jakby przekonywali go do tego, że tutaj państwa Starego Świata chcą najechać Arabię. Więc ten król Arabii uznał, że zrobił jakby atak prewencyjny, więc spierdolił się w Estalię, złupił Estalię, zniszczył, rozjebał ją całkowicie. Bardzo wiele ludzi zniewolił, bardzo dużo skarbów zabrał i tak dalej. No jak się dowiedzieli o tym kurwa Bretończycy, to oni zwołali krucjatę na to. Wszyscy rycerze i tak dalej zebrali się do... O, tak w ogóle jakieś orkowie są. Zebrali się do
napieprzania Estalii. Dodatkowo wysłali informacje, między innymi do Imperium, o tym, co się wydarzyło. Imperium, pomimo że było w wojnie domowej od kilkuset lat, tak na serio, bo to był czas trzech imperatorów, czyli że chyba był imperator z Talapheimu, z Midenheimu i albo z Aldorfu, albo z Marienburga, to się różniło akurat. No i to był czas trzech imperatorów, to na ten moment praktycznie poszli w pokój i każdy chętny wojownik, który był chciał iść się napierdalać z Estalią, mógł iść i poszła spora armia. Dodatkowo król Bretonii zezwolił armii Imperium na przemarsz przez jego tereny, więc praktycznie zjednoczona armia Imperium oraz Bretonii w tym momencie poszła na Estalię, wykurzyła stąd armię Wezyra, to był chyba Wezyr mi się zdaje, a głowy nie dam, wywaliła po prostu tego ziomka z Arabii, tutaj z Estalii. Ale to nie było wszystko. Ponieważ postanowili sobie, że oni nie zaprzestaną, dopóki nie uwolnią ostatniego wolnego Estalijczyka z rąk po prostu Arabów. Dlatego wzięli flotę i popłynęli i pierdolili się w Arabię. Ten przywódca Arabii myślał, że że płonące słońce i tak dalej zniechęci po prostu rycerzy, ich powybija. I rzeczywiście zostawiało trupy za sobą to słońce, ale nie przewidział zapartości po prostu tutaj tych z krucjaty. I wpierdzielili się w Arabię, zaczęli ją też łupić, wyzwalać i osobiście samego tego przywódcę Arabii zarąbali. Pisze sobie po prostu krucjaty, Warhammer krucjaty i po prostu powinniście znaleźć jakby całe te filmy albo całe te artykuły o tym. Ale my w międzyczasie zajęliśmy sobie tyle kompletnie. Zaczniemy sobie zmniejszać na start spaczenie, ponieważ wampiryczne jest dosyć duże. Plus taki, że możemy teraz uzupełniać jednostki. Sartosa, jak wygląda? Wygląda bardzo mocno z jednostkami. Dlatego podejdę na razie normalnie tymi swoimi armiami. W ogóle armia Sartosy tutaj praktycznie pełna, łaziła gdzieś w tej okolicy. A mi się daje, że Grimgor jej najebał. No my będziemy zaraz napierdalać Grimgora, odbijać Myrmidię i tak dalej. Aż mi się czasy przypominały, jak ja grałem Estalio sobie w Warhammerze 1 na modzie. Daurelorn zerwał ze mną pakt o nieagresję. No kuźwa, przepraszam, w momencie jak idę nakurwać zwierzoludzi, orków i umarłych, to jaszczuro ludzie postanawiają wypowiadać wojny wysokim elfom w Nagarod. Przepraszam bardzo, że coś takiego się wydarzyło. Już się nie powtórzy, obiecuję. Ale tak, a co się natomiast powtórzy? Powtórzy się to, że pójdziemy oblegać Sartosę. No, nigdy tego nie zbudujemy tak na serio, gdyż ja chcę to z marszu przejąć. Kontynuuj oblężenie. No i zaraz podsyłamy dodatkowe armie. Podsyłamy tego na force marszu. Tylko on nie może tutaj podejść, bo jest ten... Ta armia mi troszkę przeszkadza. A czy dam radę? Tak, dam radę zatakać tą armię, ale ona się wycofuje w pizdu. Tylko że jak pójdę, to ja nie wiem. Teklis się nie dołączy chyba. Znaczy Teklis, to nawet nie jest Teklis. Spróbujmy. Zdecydowane zwycięstwo. Okej, okay. Garnizon sam się po prostu nie przychodzi im pomóc, więc wybijamy te jednostki. Świetnie, a teraz się zajmiemy garnizonem. Szkoda, bo liczę, że garnizon wyjdzie w tym przypadku. Ale mamy zdecydowane zwycięstwo. Żadna jednostka mi nie wyparowała, więc jest pytkę. Okej, okay. A wiecie co? Zobaczę okupację zwykłą, bo jak to z budynkami wygląda. O, odblokowane osiągnięcie. Arr! Kontroluj pirackie miasto Sartosa. Ciekawe, czy jakbym... Okay, to nie ma jako kto. Nie, ciekawe, jakbym Sartosą zaczął, to bym dostał od razu achievement za kontrolowanie Sartosy. Okej, okay, ale budynki się nie zniszczyły, to mi się podoba. Co my tutaj możemy jeszcze coś walnąć ciekawego? Kurczę, niby dosyć ważnych budynków mamy pobudowanych, ale mnie kusi jednak. Kusi na przykład, z jednej strony by zbudować elfie ogrody, gdyż rzeczywiście przychody z tej prowincji są fajne, mógłbym je jeszcze podbić. Elfie ambasada to nie jest zła, chociaż to w sumie na takie miasto ma... To miasto ma większy potencjał. Możemy zbudować kamienne mury, które jeszcze bardziej mi tutaj dowalą garnizon, więc mogę to miasto olać kompletnie i wiem, że jest bastionem całkowicie. Miejskie tunele. To mi kurwa przerywasz. Miejskie tunele są tutaj
też przydatne, ponieważ skaweni no jednak gdzieś tu łażą, ale chyba już nie wyskoczą, jakby taki impet pierdzielania stracili. A chociaż ład publiczny za brak zaspaczenia lub jego brak też jest spoko, bo spaczenia mamy dużo. Ale a propos spaczenia myślałem nad kaplicą Asuriana, która by mi pozwoliła na brak skażenia, ale jakoś to nie jest super dużo, to jest tylko 6. No to weźmy w sumie miejskie tunele, ewentualnie później to zmienię. O, tutaj się znajduje jeszcze mała armia Sartosy, nie musieli się jej pozbyć na koniec i tyle. Matorka oraz Karak Asgar... Angashar. Widzę, że są zniszczone, czyli domyślam się, że skaweny, ale żeby skaweny weszły w drogę Grimgorowi. Też a propos Grimgora, myślę jak do niego podejść. Mamy Myrmidię, mamy Zworak. Jeżeli to są skaweny, tylko nie wiem jakiego klanu, ale możliwe, że jesteśmy w stanie wojny niestety z tymi skawenami. Jakbyśmy nie byli... Nie, skawenów nie warto zostawiać. Z drugiej strony mamy tutaj takie Gronti Mingol. Chociaż możemy też na przykład popłynąć, po prostu zająć to Grongi Mingol i w celu, żeby Grimgor skupił swoje siły tutaj, z południa na przykład. To jest też opcja. Ja domyślam się, że siły Grimgora jakoś zjednoczone mogą siedzieć w tych górach i pchać na północ cały czas. A nie spodziewają się chyba pchania od południa, więc mam nadzieję, że ich zaskoczę ładnie. No dobra, słuchajcie, wchodzimy na terytorium Grimgora. Pełną parą, na full speedzie. Cyk, jazda. Dodatkowo tutaj mamy jeszcze czarodzieja, którego też... Czarodziej, jest chyba szlachcic akurat, też szlachcic. On będzie nam właśnie od napierdzielania terytoriów Grimgora i tym podobnych tutaj. Albo jego agentów orków, chociaż nie wiem, czy Grimgor miałby jakichś agentów. Patrzmy dalej. Ohoho, jest armia Grimgora. To nie Grimgora, ale no... Czy Grimgora na zasadzie, że jego ła. Karak Angaras... Angashar zajęli. Matorka jeszcze nie. Domyślam się, że skaweni, ale mogę przeszukać te ruiny po prostu na przykład. Natomiast Skaven Blight troszkę zmieniłem tutaj budowy. Wiesz, postanowiłem budować kaplicę Asturiana, która mi zwiększy brak skażenia, gdyż tutaj no, chcę jak najbardziej zbić to skażenie skawenów. Oraz miejskie tunele, żeby mieć pewność, że tutaj żadne się nie pojawią. I dodatkowo za miejskie tunele będziemy mieli mniejszy brak... O, a propos też w ogóle zapomniałem, ponieważ tutaj rekrutuję cały czas jakąś OP armię. Ja o nich kompletnie zapomniałem. A, tutaj w ogóle robimy sobie piątą armię w sumie już. Ej, to jeszcze armię smoków w tym momencie. To jest ta armia ma tak kurwa przyjść tutaj na front i się napierdalać, jak się nigdy żadna nie napierdalała. Myślę, czy warto eksperymentować różnymi smokami, bo gwiezdny widzę jest praktycznie w każdym aspekcie lepszy. No i takim, który chyba według mnie ma jakieś większe znaczenie. Prędkość trochę mniejsza, ale premia do szarży też trochę mniejsza, ale kurna wygląda o wiele lepiej. Ten natomiast ma wywołuje terror księżycowy na przykład. Chuj, kurwa, więcej smoków i tyle po prostu. Skoro widzę już tam w tle, tam sobie... Zajął tam tą osadę. Na pewno tam byli skaweni, ponieważ on to wpieprzył się zajmując, a nie kolonizując. I Kanskryr ze Skryr. Mi się dało, że to było Skyr, a nie Skryr, jeżeli mówimy o tym samym klanie. O kurwa, wybrzeże wampirów coś plądruje, ale ja nie spojrzałem gdzie, a ja mam wybrzeża dosyć kurwa sporo. Dlatego tutaj troszkę to lipa, że nie zerknąłem. Jasne, mogę zerknąć. Gdzieś tu są w pizdu w głąb lądu? Stanowili plądrować? Lipa. No ta armia, ona się rekrutuje. Nie chcę jej tutaj na razie ruszać, a kolejne nie będę rekrutować specjalnie po nich na razie. Ale a propos armii, to się zbliżamy do Myrmidii. Czy Myrmidia jest jakoś bardzo dobrze obwarowana? Nie jest. To taki plus. Ale przy Grimgorze to akurat nie będę dzielić armii. Będę ruszać się wszystkim, co mam. O, fuck! Nasza agentka się wyjebała na głupi ryj podczas próby zranienia kogoś innego. No i... Kurna lipa, lipa, nieładnie. Orkowie w Myrmidii. O Boże, o kurwa. Wypowiedz wojnę. Nikogo nie wzywam, nie potrzebuję nikogo, żeby najebać Grimgorowi. Chociaż wypadałoby podesłać wszystkie armie w tym przypadku pod najebanie Grimgorowi.
Ale by się chciało poprowadzić, szaman i duży szef w ogóle w Myrmidii się znajdują. To dobra informacja. Bo się ich pozbędziemy. Okupujemy, nie ma co niszczyć tych terenów. Ogrowie przybyli, szczególnie, też dobra informacja. Podejdę sobie tą armią i sobie więcej tych ogrów do walki wręcz tych tu wezmę, gdyż my takich... Nam akurat takiego rodzaju brakuje trochę. Takiego rodzaju jednostek dokładnie, ponieważ mamy dużo zwykłej piechoty, łuczników itd. itp. Ale natomiast brakuje nam jednostek takich, które są przeciwpiechotne, są zajebiste i się przebijają. Myślę w ogóle, że tą armią przybył szybko zająć Grand Timingol. Natomiast innymi poszedłbym na północ. O, Grimgor przyszedł armią do Zwuraku. Walczyć i się bronić o niego do ostatniego orka. Mi się to podoba. Pomysł śmierci do ostatniego orka jest spoko. O, i pojawili się tamte śmietnicy, którzy mnie postanowią łupić. Macie farta, za dwie tury pójdę i wam kurna najebie. Zniszczę też tych przy okazji, zniszczę każdego kurwa pirata, co tu łazi. Jesteście tak zbędni dla świata, że ja pierdzielę. Dobra, ale wiecie co nie jest zbędne? Natomiast te jednostki moje. Po pierwsze odeślę tego pana gdzieś tu w głąb, żeby mi zerknął jak wygląda sytuacja z wrogiem. Okej, okay, na razie spokojnie. A ona natomiast może sobie zająć na luzie, na luzaku. Niech będzie grabież i okupacja, bo pieniądze się przydadzą, a ja nie mam zamiaru jakoś tego bronić super. Naprawa... I teraz pytanie, bo kurna, jakby tutaj było z nadwyżką ludności. Długo, długo. A, ja bym zniszczył to do ładu. I zbudował natomiast... W ogóle, jaki to jest Agrumigal? Jak to... To tak sięga ta prowincja? Możliwe, że to jest taka południowa akurat. Ale bym tutaj zbudował ten przyczółek garnizonu, żeby się pomęczyli troszkę, jakby przyszli odbijać. Ale to się zobaczy. Dobra, podchodzimy do Zworaku. Nawet nieznaczne zwycięstwo by było samym Teklisem. Na te jego jednostki, debeściaków ma trochę. Jeszcze ma debeściaki dzikich orków. O kuźwa. Czarne orki troszkę, no ucznicy nocnych gublinów, pająki. Niby wygląda strasznie. Ale zobaczycie, kurwa, jak drugą armią podejdę. To będzie kurna straszna, bo jak podejdę trzecią armią. Fajcie, wyłączę im marsz, żeby się nie męczyli. Im też. Teraz zobaczycie, jak kurwa straszny jestem. Tak. Handlarz antyków. Achievement wleciał. Posiada 10 magicznych talizmanów, zaklętych przedmiotów lub magicznych przedmiotów. Okej, udało się. Okupacja. Prowincja zabezpieczona, zachodnie prowincje graniczne. Bierzemy sobie... Pcium. Nie, brak skażenia? Nie trzeba chyba. Ład publiczny by się przydał na start. A niech będzie rozwój. Rozwój się przyda. Te tereny mogą być rzeczywiście dobrze rozwinięte. A jak przepniemy Grimgora tutaj, to one będą dosyć bezpieczne nawet. Widzę, że Grimgor tutaj zbiera armię, która ma chyba pójść sobie odbić te Mingol. A mogę zaryzykować i pójść na Galbaraz. I to jest dosyć duża szansa, że się uda, ale później będę musiał spierdalać praktycznie. Ale to będzie jakby kompletne przesunięcie jego uwagi w innym kierunku. Ten agent będzie mi robić zawarta takiego, żeby było widać, co się dzieje w okolicy. Natomiast z tymi jednostkami podejdziemy sobie pod tą matorkę. I nie widać, że były jakieś ukryte jednostki tutaj Grimgora, ani ten deseń. W tej kolejnej turze jest zajmowane miasto. Więc szybko zobaczył, bo my takim Blitzkriegiem się w niego wpierdalamy w sumie. Więc zobaczył Grimgora, jak on wygląda z siłą. No coraz bardziej na naszą korzyść przechodzi, a my jesteśmy pierwszą siłą na świecie z powrotem. Z powrotem, no po raz pierwszy tak, na serio. Ale udało się troszkę zepnąć Grimgora w dół.
Potem męczył się też z Kavenami, jak widzieliście. To też nie świadczy najlepiej o nim. Okej, motorkę zajmujemy. Taki mały garnizon, że nawet nie było co się przejmować tym tak na serio. Ale to kombinowałem, że podejść jak największą liczbą jednostek. Natomiast ciśniemy tego tutaj, tą armię, którą mamy dzięki temu z głowy, że padli sobie. Wróg zabity, świetnie. Podejdziemy sobie nimi już na Karak Angashar. Nimi w sumie też, żeby mu pomóc później w bitwie. Tutaj niech Teklis sobie posiedzi tą rundę. Odpocznie na tyłku, zasłużenie. O, klan Mors się w ogóle pojawił tutaj. My się z nimi nie bijemy, ale będzie trzeba się kiedyś z nimi rozprawić na pewno. Ale idziemy pobić Galbaras. Tutaj na luzie się wpieprzamy do niego. Nie sprawdziłem, co mają w sobie. Kurna, dobra, po prostu zajmijmy w takim razie. O, można porekrutować jednostki, chociaż mi to tak średnio teraz potrzebne. Bo ja mam tutaj całą armię, a drugie chyba nie będę w tym miejscu werbować. Więc ja sobie to pokasuję i pobuduję inne rzeczy tam w tej okolicy. Natomiast co jest ważne, to że tutaj mamy już pełną armię dojebanych jednostek. Dlatego sobie udamy do tego przebudzenia. I tych piratów załatwimy w kolejnej rundzie. I oni się kurwa zesrają teraz. Ale im najebie, ale oni mają przejebane. A później jak nimi przybędę na kontynent, ci też zesrają ci wszyscy chaosu inne pierdolone. A propos chaosu, jak oni sobie radzą? No Kislev zniszczony widzę, nie wiem czy to przez chaos, ale zniszczony. No i podeszli. Podeszli pod tą osadę, tak jak myślałem. Pod to Grunt i Mingol. Ja natomiast mam ich ważniejszą według mnie osadę. Ale tam rozwalę to co rozwalam. I zbuduję tam rzeczywiście garnizon. W tym Gundbadzie, jak to się tutaj nazywa. Galbarazie też. Buduję sobie garnizon, to 6 turas się buduje. Kurna, słabo troszkę. Och, też bardzo wolno mi się odnawiają te jednostki, muszę przyznać. Bardzo wolno. Co, kurna, jakimi oni jednostkami tutaj mogli podejść? Czy on sięgnie wzrokiem? No nie są słabe na pewno. O kurna, są takim spoko, tak na serio. O, Skarski został chyba zniszczony. I bardzo dobrze. A nie, Skarskin cały czas jest tutaj, to nie on jednak został zniszczony. Dobra, poradził sobie sam, okupacja. Natomiast tutaj podeślę wojska dalej już na Baragwar. Czy jest szansa, że sięgnie normalnie tego Baragwar? Nie, bo mu towarzysz blokuje. Fuck. To w kolejnej rundzie Baragwar sobie będziemy zajmować. Kurde, jakbym tutaj wyszedł i wyszedł tryb obozowania, szybciej się odnawiam chyba, się zdaje tak na oko. To tak sobie postoję, chociaż tutaj ład publiczny będzie mi spadać. A kurna, wrócę tutaj do miasta. Podbiję troszkę ten ład publiczny dzięki temu, będę mógł opuścić i pójść sobie na nich. No widzicie, że oni na Myrmidię mi nie skoczą, ale jak skoczą, to nawet oni nie są jakoś tutaj zbytnio rozbudowani w tej Myrmidii. Nie będzie aż tak boleć. Reichland złączył się z Middenlandem. Bardzo dobra informacja, bo to oznacza rzeczywiście jakieś silne imperium tutaj. Silne państwo, które jest w stanie walczyć z chaosem. Natomiast my walczymy z Grimgorem. Podejdziemy tutaj jeszcze Teklisem. I automatyczne, ładnie. Nie będzie grabież i okupacja, ponieważ te budynki są z reguły takie se, tak czy tak do zniszczenia. Coś, czego teoretycznie nie powinienem robić, a już troszkę tak rozdzielę armię tutaj. I pójdziemy tymi dwoma pod Akendorf. A tu oni nie wiem, gdzie mi zniknęli. I to jest problem, ta armia mi zaginęła. To miałem mieć ją na oku. Kurna, nie wiem, czy ryzykuję. To jest 5 tur cały czas budowania. Tych fortyfikacji. Dopiero z fortyfikacjami mam szansę jakoś się bronić tutaj. Jeżeli chcę to utrzymać oczywiście, bo jeżeli nie chcę tego utrzymać, mam mieć wyjebane jajce, no to z drugiej strony pół biedy. A właśnie, a propos, tutaj, tu oni se poszli w pizdu. Wracaj mi tu, frajerze.
Się ciebie pozbędę na amend kompletnie. Okej, okay, pojawiła się ta jednostka i łupi mi tutaj tereny. Pół biedy. Pół biedy tak na serio z tym łupieniem. Ja tu sobie jeszcze poczekam na spokojnie. Poodnawiam się, pobuduję okolicę. O, Margritte mogę rozbudować. Też na luzie, jasne. Okej. Okay. Akendorf zajęty. Okupacja. Grabież i okupacja. Chuj mi w dupę. Wzór do naśladowania. Achievement. Osiągnij 30 poziom lordem. Też spoko informacja. Techlist na 30. W ogóle sobie oglądałem taki kanał Legend of Total War i on se jakby ratuje bitwy jakieś takie stracone kompletnie i tak dalej. Z reguły te bitwy są na legendarnym. I... było coś takiego, że gra i tak o 50 tura i dopiero 16 poziom lordem, bardzo słabo. No 141. Że ja mam 30 akurat, ale to jest inna. To też tak kurna miałem chyba podobny poziom lordem w tamtym okresie. Dobra, czy kurna ryzykować? Aj, chuj mi w dupę. Lecimy dalej. Zajmować tych typów. Baragwar Akendorf natomiast należy do tego, co ma Torka, czyli do księstw granicznych. Ponury Las jest osobną prowincją. Co jest, zajmiemy tak. Może pójdziemy na tereny południowe. Tereny musiał porozbudować jakiś... Karasa Karak możemy też odbić. To byłby dobry pomysł. Jest dużo orków, ale to bym musiał 3 armie wtedy zebrać, więc tą armią pójdę tu, nimi tu. Południe na razie sobie odpuszczę w takim razie. W sumie sięgnę wzgórz Warenka jeszcze, to skorzystam z tego. I zajmę im to. Jak ten Grimgor kurwa traci te tereny, jak porąbany. Spójrzmy sobie. No siła mu nie spada, bo armii cały czas mu jeszcze nie nawaliłem jakoś. Ale traci natomiast prowincję. Jakiś Haggrave, co to są, mroczne elfy? To wygląda. To były chyba jakieś mroczne elfy gdzieś na południowym wschodzie kompletnie. Sylwania została zniszczona. Aaaa, Karl Franz, czat się wjebał po prostu Sylwanie i się nią zajął. Zajebiście, zajebiście. Wiele, kto ma mieczka i na teraz. Cały czas Nagarod na to wygląda. Szkoda. Tutaj mnie sobie plądrują cały czas na południu. Podeszli bardzo blisko. Ja chcę wpierdol. Czy garnizon się opowie po mojej stronie? Jest tak blisko? Zapiszę sobie, nie chcę ryzykować. Pyrrusowe, łos, kurwysyn. Garnizon się opowie, ale garnizon jest zmęczony. Jest jeszcze nie w sosie. Arachny, gobińskie rydwany. Ja mam swoje rydwany. Ja mam o wiele więcej strzelców, a ich piechota nie ma żadnych tarcz. Dopiero nocne gobiny mają jakąś tarczę. Chuj mi w dupę, spróbujmy. Spróbujmy, pierwsza bitwa. Choćby jest jedyna na tym odcinku. Mamy dosyć dobrą pozycję defensywną, wam powiem. Myślę, że oni będą atakować, więc ja się na luzie ustawię z tyłu, bo dzięki temu będę w stanie tutaj na górce się ładnie bronić. Okej, dodatkowo, no szkoda, że ona nie ma czarów. Byłoby fajnie. Ale ma natomiast... O, zdaje obrażenia od ognia. Może dmuchnąć tym... smokiem, może dmuchnąć, może huchnąć, fajnie będzie. Ale szkoda, że nie ma czaru, byłoby to idealne już dopieszczenie i pewnie rozpieprzenie ich kompletnie. Ale myślę, że nasze tutaj strzały, jednostki dystansowe porobią robotę i rozpieprzą ich. I nie będzie cały, tak na serio, kasacji 10 jednostek, jak to było wstępnie zapowiadane. O, ja chyba nie przełączyłem. Na kartacze. Chuja w nich trafiają. Weźcie pająka dawać. Klepcie. Tutaj specjalnie ustawiłem tak tych łuczników. Jakby mieli się wjebać, to tych łuczników, a nie do mieli jeszcze zasięg na to. To jest słabe na pająki akurat, ale piechota jeszcze nie podeszła w zasięg. Dawać do beściaków w takim razie. Gdy beściaki orków na dzikach podeszły. Chwyćcie ich tutaj dystansowo. Dobra, teraz na spokojnie, bo troszkę tego się pojawiło w zasięg. Kurwa mać! Nie z ust... A, pierdole!
Wracać mi na pozycję, skurwysyny. Ja jebie. Czy ktoś ma jeszcze, żeby spierdalał? Nikt mi nie spierdala, tak? Trzymacie pozycję, że ja pierdolę. Nikt nigdzie, kurwa, się nie wybiera. Wy też. Ty też. Kurwa, rozumiecie czy nie rozumiecie? No beściaki orków na dzika zostały rozwalone. Kawaleria po prawej stronie też została rozwalona. No z tych gobliny mają niestety te tarcze, więc to może być mały problem. Ale mamy wolne teraz nasze powietrzne jednostki. Wy się skupcie proszę bardzo na nich. I będzie zarąbiście. Łucznicy niech walą w kogo chcą. Ty się skup na tym, panie. Tutaj na solówek gościu przyszedł. I ja mogę dobre zionięcie teraz zrobić, ponieważ się w końcu ustawiły w jakąś kupę te jednostki. Hehe, kupę. I rzeczywiście ładnie to poszło. Zwycięstwo, udało się. To nie było, kurwa, takie trudne, jak mi na początku mówili. Ale ja bym chętnie połapał te jednostki, co nie? Nie dał mi spierdolić na pewno. Szczególnie tym dużym. To trzeba tutaj poczyścić. Leć lepiej za nim. Wy też złapcie te... Ach, wy tutaj nie macie dużych tak pod ręką. Spróbujcie złapać tych po prostu. Dorwij go... Ty go dorwij na solówę. Musimy go złapać. Kurna, jedna jednostka rydwanów nam niestety chyba zniknęła, wyparowała podczas bitwy. Ale myślę, że to jest mniejsze poświęcenie niż to jak było oryginalnie. A wy odjedźcie, bo tutaj strzelają was w cholerę i jeszcze was wystrzelają. Wy macie mało hapsów. Bardzo mało. Chyba go nie dokończą, oni są mało skuteczni, tak widzę. Nie mogą go spowolnić wystarczająco, żeby ucznicy zrobili robotę. A kończę, nie ma sensu go się tutaj znęcać nad nim, oni są chujowi do takich zadań, no ale 3 do 1 straty praktycznie, 2,5 może do 1, dla mnie wystarczające. No balisty nie miały jak się zbytnio popisać, bo najpierw duże jednostki, a te mniejsze się dobrze ukryły, zanim się pojawiły na polu bitwy, ale piechota już porobiła robotę, piechotostrzelcy. Jak już wtedy beściaki orków się pojawiły, tam w tej odciorkowie, no to musieli się po prostu cofać. Pizdu. Zostali wystrzelani, zanim podeszli do pola bitwy. Rydwan mi se wziął, zniknął i Straż Morska z Loternu też się wzięła i zniknęła niestety. Okej, zajebiście. Został w zasięgu. Tu już automatycznie. I mamy pana z głowy. Jeszcze uzupełnimy jednostki. I skoro mamy go z głowy, to ja sobie pozwolę pójść od razu na to Gromti Umgol. To jest jakaś dryfująca wioska. Tego nie było w jedynce chyba, mi się zdaje. Albo było? Kiwie, nie pamiętam, gdzie było takie kompletne południe. Morkheim, to wygląda jakby nazwane przez imperialnych. Z jednej strony się zastanawiam, gdzie oni mają wojsko, ale z drugiej brak wojska Grimgora mi nie przeszkadza. Bo sobie zajmuje tereny za terenami. Gdzie jest Karak Ośmiu Szczytów? Chyba gdzieś tutaj, dalej w tych górach. Ale tym nie będę się skupiać. Ładnie na razie cisnę tutaj tego Grimgora. Jak mówiłem, pójdę teraz w Karas Akarak. Tutaj... A myślę, że kurna, może bym poszedł nawet tutaj. I później odbił na południe. I tu bym sobie zrobił taką bazę, żebym rzeczywiście... Żeby mieli problemy na zajmowanie po kolei. Zagrody dla dzików tutaj nawet zbudowali. Czwarty poziom ma Karas Akarak. Nie będę go niszczyć, bo czwarty poziom mi się przyda ogólnie. Właśnie, bym zapomniał o was, skurczybyki. Wypowiedz wojnę. Tak. Tylko mi nie spierdalaj za daleko. Ja chcę cię dorwać, gnoju. Chyba sięgnie. Sięgnął. Zapiszę, bo ja chcę ich zniszczyć kompletnie. Saurusi z tarczami, smocze ogry. O kurna! Smocze ogry i saurusy? Co to za popierdolone połączenie? No dobra. Zarąbani. Uzupełnimy sobie jednostki.
I niebiańska burza została zniszczona. Świetnie. I możemy w końcu udać się na morze i kurna płynąć na kontynent, walczyć o to, co powinniśmy walczyć. Myślę, że jak zajmę Karas Akarak, to zrobię z niego centrum rekrutacji swoje. Poniósł porażkę w uszkodzeniu murów. Zrobię sobie swoje centrum rekrutacji tam. Rozbuduję pod to. I tam będę armię dorekrutowywać, bo zarabiam 7 koła praktycznie teraz co turę. A paradoksalnie nie mam co z tym robić. Okej, zajmujemy miasto, które niedawno było jeszcze moje. Okupujemy po prostu, nie ma sensu tego męczyć, nie ma to już co rabować praktycznie. I na razie tą armię muszę sobie wziąć, odpocząć. I mogę ewentualnie pójść południe męczyć wtedy. Tutaj widzę armię. Jakiegoś goblina. Żelazna skała została zajęta przez skawenów. No i tak, będziemy wjeżdżać powoli tutaj pod Karas Akarak. Kolejny właściciel, achievement, właściciel menażerii. Posiadaj 3 specjalne wierzchowce. Lisandrze dałem właśnie smoka taj lepszego. Dlatego będzie miała co ujeżdżać. No elo, jak tam wasze Karas Akarak? Ta wasza kurna wieczna prowincja. Nawet samym Teklisem bym wam najebał tutaj. A ci mówię teraz właśnie o krasnoludach. Gdzie wy krasnoludy tutaj? Czemu opuściliście swoją twierdzę? Halo? Halo, przecież to był wieczny szczyt i w ogóle. Największa duma krasnoludzka. Czy to leży właśnie w elfich rękach? Niemożliwe. A jednak możliwe. Kurde, myślę, że zrobię tutaj gruntowną przebudowę w Karas Akarak. Na razie rozwalę tutaj stajnie, ponieważ stajnie i takie rzeczy pobuduję w innych prowincjach. Natomiast tutaj myślę, że zajmiemy się na przykład kaplicą Asuriana, która mi pozwoli na Feniksy robienie. Archiwum. Kuźnia. Też zniszczę tą produkcję. Zostawię klejnoty natomiast. Klejnoty zostawię. Niszczę produkcję, ten Elfi Majdan. I właśnie porobię rzeczy, które chcę najbardziej wyeksploatować to Karas Akarak, żeby tutaj mieć jak największe możliwości rekrutacyjne. Ponieważ nie chcę cały czas lecieć wojska tutaj i go przetransportowywać w pizdu. Dlatego to będzie mój punkt taki. Wtedy będziemy mogli zahaczać. O kurde, Karak Izor należy do Grimgora. Nie wiem, czy Konfederacja to zajął, czy jak? No ale to troszkę mi komplikuje sprawy w tym momencie. Niestety. W ten sposób. Myślę, że wrócę sobie do Myrmidii. I powędrowałbym to zająć w takim razie. O, widzę, że mam 2 jednostki mniej. A dobra. Ludożercy z wielką bronią, niech wejdą. Pieniądze mam, więc mogę sobie pozwolić. Jak pieniądze mam, to sobie pozwolę też tutaj zrobić trochę tych jednostek lepszych. No i zwiększamy siłę rażenia na naszych orczych wrogach. Widzę, że Setra dosyć niezłe tereny sobie ogarnął. No tego Grimgora mógłby sobie cisnąć, by to nie przeszkadzało. A natomiast chyba widzę, że walczy z tymi państwami bretońskimi. Tymi rycerzami. W ogóle lorowo rycerze też tutaj się normalnie znajdują, co nie? Tylko troszkę innym stylu, na zasadzie, że jest jakby taki... jest jakby główny lore i jest taki lore, który można przyjąć, ale został kiedyś tam wspomniany przez twórców, ale nie jest jakby obecnie aktualny. I jednym z tych rzeczy jest właśnie wyspa, która znajduje się obok Arabii, na której znajduje się część Bretonii, jakby tutaj taki baron bretoński się znajduje. I on i on według tego lore, jakby dla niego krucjata na Arabię się nie skończyła. I on tutaj siedzi i szykuje siły, żeby jeszcze raz Arabię najechać. Między innymi chyba w Arabii był też kolonia Imperium, która polegała na tym, że więźniów tam zsyłali. Nie wiem, jakby mi by się nie chciało po prostu z Imperium specjalnie statkiem popierdalać dookoła, żeby więźniów tam zrzucić, jak można po prostu karę śmierci wprowadzić. Ale Brytyjczykom do Australii to nie przeszkadzało jako siła robocza.
Też wspominaliście o nagłym ataku w ogóle w poprzednim odcinku, w komentarzach chyba, że jest coś takiego i to jest przydatne. Wiem, że jest coś takiego, ale w sumie z tego nie korzystałem jakoś bardzo. Dlatego ciężko mi powiedzieć, czy to jest przydatne, ale myślę, że pójdziemy Teklisem w tym kierunku. I myślę, że jakby no Teklis akurat dostanie tą opcję, takie napierdalanie OP, no to będzie dla niego bardzo dobre. No bo Teklis to jest kurna Teklis. O, Skarsnik. Skarsnik nie miał własnego państwa? Że przyszedł mi na Dolgaras po stronie Grimgora? To nieładnie, Teklisem tam zawrócimy w takim razie, zająć się Skarsnikiem. Bo Dok Karas mi kompletnie zniszczył. Ja rozumiem, jakby przejął, ale kurwa, po chuj ty niszczysz tę prowincję, gościu. Ty poważny jesteś. Rozpieprzył mi to w pył. Że ten śmieć mi w Akendorfie te mury mnie męczy, jak... Ja nie muszę nic odbudowywać, po prostu mi robi dziurę w danej turze, że będzie łatwiej teoretycznie przeciwnikowi zaatakować. Ale on to kurwa męczy i męczy. Dobra, filary Grungniego są nasze. Cyk, Occupation. Jeszcze góra Squigur. Też ją posiadamy. I cała ta prowincja Karas Akarak jest nasza. I pójdziemy w rozwój tej prowincji. Nie potrzebuję tych błyskotek, jak wspominałem. Potrzebuję, żeby szybko się prowincja rozwinęła. Natomiast tutaj, mój drogi Teklisie, przejdziesz się aż tutaj. Na speedzie, super. Mam nadzieję, że barak w armii nie zaatakuje. To nie byłoby miłe. O, pod Karak i Zor podeszły leśne elfy. Ale teoretycznie Grimgor jest też Karak Norn już. A wygląda jakby był troszkę odcięty. Dobra, to w takim razie pójdziemy. Tutaj nie widzę Grimgora, ale nie mam poruszania się żadnymi podziemnymi ścieżkami. Poszedłbym tutaj, do Imperium zająć się Grimgorem, tą armią. Ohoho! To ja się martwiłem, czy Skarsnik nie podejdzie pod barak War, a Skarsnik postanowi podejść pod mnie, tutaj. Jeszcze jak mam wsparcie z garnizonu. Szkoda, że nie rundę później, bo garnizon by mi się zbudował. Ale okej, okay, pójdźmy do niego się ponapierdzielać. Jak ja dawno Teklisem bitwy nie prowadziłem. O, ale to będzie odmiana miła. Ale ja mu napierdolę. Szkoda, że oni mają high ground. To niestety jest minus. Tam kurwa, taki high ground, to mi ja pierdolę. Niestety, co nic. Pytanie, bo oni zaatakowali od razu jak garnizon mam. Więc... Tam jedyną zwykłą piechotę, tak na serio, którą posiadam. Muszę od razu wszystkim, kurwa, łucznikom i tym dystansowym jednostkom. A wy akurat okej. Okay. Ale powyłączać to, żeby nie spierdalali. To jest ważne. Też się nauczyłem, że warto tryb strażniczy czasami odpalać, jak chcemy tylko napierdzielać dystansowo jednostkami. To jest wtedy dobre. Myślę, czy się bardziej nie cofnąć w tył mapy, żeby... A cofnę się. Chuj mi w dupę, cofnę się. Okej, okay, rozmieszczamy wojska i rozpoczynamy bitwę. Zobaczymy, jak to pójdzie. Jazda. Co tutaj w ogóle Teklis ma? Znaczy zwiększone tempo odnawiania mocy. No dobra, spele to akurat pamiętam. Niech oni tylko wejdą z zasięg tych moich Eagle Claws. I się zacznie. Te beściaki orków zostaną zmasakrowane. One chyba jako pierwsze zasięg wejdą. I to im tutaj jedzie jeszcze. Snot skolczalcy z tymi falcami. Jak to wygląda? A te snotlingi. To napędzają to skurwysyństwo. I kurwa kręcą korb. Jeden snotling kręci korbką. Ja pierdolę. I to niby działa. Ten z tyłu kieruje. A ci z przodu ewentualnie grzybami napierdzielają. I chyba to jest i... Tak samo Nurglingi widziałem w Warhammerze Trójce, są takie śmiechowate. A ten jak tutaj, panie, wyglądasz? Ale mu Bebzon lata. Widać, że ABS-ów nie trenował. Po prostu się urodził z dobrymi genami i korzysta. Skurwysyn, jak ja takich nienawidzę. Pamiętam, jak kiedyś grałem w Warhammera 1, chyba jeszcze na starym PC-cie i miałem najniższe ustawienia ustawione, ponieważ no, nie wyrabiało. I z daleka to były, kurwa, sprajty. Sprajty aż dramat, aż oczy bolały. Tych czarnych orków napieprzajcie. Olbrzymów nie ma sensu.
Kurde, wiesz, jakby kartacze były dobre przeciwko jakby kompletnie piechociarskiej piechocie. Cofnijcie się jeszcze. To nie ma sensu tak z debeściakami się teraz klepać. Teklisem będę starał się chwycić tego pana. To zatrzymanie, żeby się nie ruszał w pizdu nigdzie. Oni nie mają łuczników. Mają zwykłą konnicę. Okej, okay, jest pochwycony przez Teklisa. Zajebiście, czyli na razie go spowalniamy. Wasza dwójka, skupcie się na olbrzymie. Trójka w sumie, skupcie się na olbrzymie. Napierdalaj tutaj Teklis tymi spelami. O, jak ładnie pioruny weszły. Idźcie tam się napierdzielać, potrzebują wsparcia na pewno. Wy macie jakiś sensowny zasięg? Wy się obróciliście w tą stronę kompletnie. Skupcie się tam, obróćcie się w tamtą stronę i tam napierdalajcie, w konnicę. Olbrzym, ty jeszcze se stój. Nie możesz się ruszyć i bardzo dobrze. O, tutaj najechali nas. Halo, halo. Nie zwróciłem uwagi na to. O, chuj! Moje jednostki zmasakruje. O, kurwa, ale jebnąłem chujowo. A, kurwa, napalm na nasze pozycje. Ja pierdolę. Poleciał teraz ostro. Skurwysyństwo. Kurna, kompletnie straciłem kontrolę nad tym, co się dzieje na polu bitwy. Praktycznie tylko Teklisem tutaj staram się napierdalać na lewo i prawo i tymi... moimi lodowymi Feniksami. Nawet nie wiem, gdzie jest Skarsnik. Ja już tutaj wszystko straciłem praktycznie. Chyba wczytamy i sobie rozegramy to jeszcze raz na automatu. To jest w ogóle Skarsnik. Będzie pojedynek do ostatniego tutaj żołnierza. Klepać Skarsnika, ty też choć mi pomóż klepać Skarsnika. Chyba źle rzuciłem. Fuck. Ale napalm na nasze pozycje cały czas robi robotę. Te pojedyncze jednostki są napieprzane, te mniejsze oddziały. Znowu Teklisem się uleczymy. Jeżeli Teklis przeżyje do tego momentu, aż się healnie. Dobrze. Skarsnik cały czas dyszy. Zmniejszę mu atak i zwarciu, i obronę w zwarciu. Wszyscy dokładnie crashdem. Klepaj tego Skarsnika, skurwysyna. Teklisem trzeba heala zebrać. Bo bez heala będzie lipa. Nieś tam... Kurna, czarnorki rzuciłem to zamiast Teklisa, zamiast na Skarskina. No rzuć, kurwa, czarna siebie. Czemu nie mogę siebie healnąć? To healaj tego w takim razie. A bez chilnięcia siebie będzie lipa. Jeden ten mi spierdala niestety już. Fuck. Teraz to się zaczęło robić nieciekawie, jak nie mogłem chilnąć Teklisa. A, kurwa, szarżują w ogóle tymi czarnymi orkami cały czas. Wejściakami na dzikach. I jeszcze Lord został ranny. Ten oddział to kurwa ugra. Ja na to pewno wczytam i rozzeram automatycznie, ale jakby się udało się to wygrać tym oddziałem jednym. Jest ten drugi oddział. Chodź mi tutaj pomóc, gościu. Okej. Okay. Weź zniszcz kompletnie te oddziały. Pójdź z tą kulą ognia. Ale jebną rzeczywiście, dobra.
Poddajemy się i wczytujemy. O ja pierdolę. O, ale to była bitwa. O, ale ten skarcik mi nakurwił. Idziemy automat. Pierdolę to. Ja nie przegrywam. Chociaż się dziwię, że przegrałem w sumie trochę. Kurwa, ale ta artyleria już ona nic nie robi. Opancerzonym jednostkom praktycznie w tym momencie. Tego olbrzyma hamowałem, ale nie byłem w stanie zhamować go tak, żeby po prostu zabić go. I rzeczywiście zdążył wbić w jednostki i im najebać dosyć bardzo. Konnicą według mnie też zjebałem kompletnie. Ona jakby poszła tylko na zatrzymanie. Nie miałem żadnej jednostki, która miała wygrać ten pojedynek tak na serio. No dobra, ważne, że Feniksy zostają. Piechota poszła troszkę zniknąć sobie. Ale Karting został pokonany. Ej, czułem kurwa, że to na luzie wygram. Chciałem jeszcze z nim walczyć na twardym terenie. Mówiłem, że bez tego garnizonu to byłoby akurat na styk, żebym przegrał. No dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Widzimy się w kolejnym. Troszkę żałuję, że tej bitwy na koniec nie udało się wygrać, na leki. Widzimy się w kolejnym. Ja tu między innymi pójdę sobie, to już troszkę się rozejdę tymi armiami, żeby to południe przepuszować, tak jak wam mówiłem. I widzimy się już następnym razem, niekoniecznie jutro.